Na Hellcase możecie otwierać różne skrzynki ze skinami i ulepszać je. Z kodem PIKI macie darmowe środki do wykorzystania na stronie, a z kodem PIKI15 macie dodatkowe plus 15% do doładowania. Na stronie Hellcase mamy różne formy płatności, takie jak kryptowaluty czy też skiny z CSGO. Zapraszamy serdecznie do wypróbowania Hellcase'a. Link standardowo w opisie. Zapraszamy na konkurs, w którym jest do wygrania kosa o wartości około 1700 zł. Wystarczy zasubskrybować wszystkie 8 kanałów. Link w opisie. Przed materiałem mamy pewne pytanie dla Was. Czy według Was Astralis po tylu zmianach upadnie? Dzisiejszego dnia polska scena esportowa obiegła dziwna informacja. Podobno stream od Paszy widziany był na chińskiej platformie do streamingu Huya.com. Większość osób sądziła, że to zwyczajny fake. W końcu liczby, jakie były tam pokazane na streamie, były wręcz nieprawdopodobne. Podobno stream Jarka oglądało tam 2 miliony ludzi. Jak się okazało, sama widownia okazała się prawdziwa. Na samej platformie znajduje się nawet film z Jarkiem w roli głównej, który mówi, że leci ze streamem właśnie na tym chińskim odpowiedniku Twitcha. Sam Pasza nie wypowiedział się jeszcze o tym w mediach społecznościowych. Przynajmniej w momencie, kiedy my robimy ten materiał. Jestem ciekaw, co taka współpraca oznacza dla Jarka. Mam nadzieję, że nie wyklucza to całkowicie streamów z Twitcha. Ale o tym przekonamy się w najbliższym czasie. Na ten moment po pierwszym streamie Paszy zgarnął już 25 tysięcy obserwujących. Hello my friends, it's Pasha, Pasha Biceps. I will stream in Huya platform. Let's go my friends, zajcie je! Niesamowita i zarazem smutna historia kryje się za turniejem CS Summit 4, kiedy to Vitality wygrało cały turniej pokonując Liquid. W tym samym czasie Zajuł dowiedział się podczas turnieju, że jego ojczym niestety zmarł. Organizacja chciała wysłać Francuza z powrotem do kraju. Ten jednak postanowił zostać i chciał po prostu, jak stwierdził on sam, zniszczyć ich wszystkich. Jak się okazało, właśnie Francuzi wygrali cały turniej, a MVP został Zajuł. Świetny występ w turnieju Home Sweet Home Cup 8 zaliczyli Polacy z XCOM AGO, którzy pokazują się coraz z lepszej strony. Ostatnio przecież zwyciężyli ESL Mistrzostwa Polski, teraz natomiast na swojej drodze pokonali dwa silne zespoły. Najpierw pojedynek na Movistar Riders, pokonując ich gładko 16-9. Później na dokładkę spotkanie na North, każdy stawiał raczej na drużynę zdani. Ostatecznie to jednak XCOM AGO okazało się lepsze, wygrywając na nich 2-1. Na pochwałę zdecydowanie zasługuje tutaj MHL, który wielokrotnie pokazał, że jest jednym z najlepszych snajperów w Polsce. Z serwisu HLTV możemy wyczytać, że już niedługo jeden z obecnych graczy Astralis już wkrótce może zasilić inny zespół. Najprawdopodobniej Snappy wstąpi do drużyny Kontakt, wszystko ze względu na wcześniejszy transfer ES Freetaga do Astralis. W końcu od 1 lipca ten Duńczyk będzie pełnoprawnym członkiem tej niegdyś najlepszej formacji na świecie. Stąd też prawdopodobnie w Kontakt zobaczymy Letni, Emi, Espiranto, Otton D, Sheeps oraz Snappiego. Valve nareszcie zabrał głos w sprawie konfliktu, o którym najwięcej słyszeliśmy podczas ESL One Road to Rio. Wszystko za sprawą dwóch organizacji, MIBR oraz EA. W końcu właścicielami tej drugiej brazylijskiej marki są Taco, Dead czy też ColdZera, co sprawia konflikt interesów. Podobno problemy ma też GetRight, który mimo reprezentowania Dignitas wciąż posiada udziały w swojej dawnej organizacji Ninjas in Pyjamas. Zawodnicy mają czas do listopada, aby rozwiązać ten konflikt interesów. W przeciwnym razie nie zobaczymy ich drużyn na Majorze. Rosyjska organizacja Team Unique kompletuje w końcu swój roster. W jego składzie mamy chociażby doświadczonego Crusha, który wcześniej reprezentował m.in. Hellraisers czy też Vega Squadron. Koreański gracz Zeta kończy swoją karierę profesjonalnego gracza w CSGO i przechodzi na Valoranta. W ramach przypomnienia ten koreański zawodnik występował do niedawna jeszcze w chińskiej organizacji Tailu. A w tym materiale byłoby na tyle. Przede wszystkim nie zapomnijcie odwiedzić Hellcase'a, korzystając z naszych kodów i linku podanego w opisie. Tym samym wspierasz ten kanał. Pamiętajcie też o konkursie na kosę, a no i standardowo wbijajcie na Discorda oraz pozostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.